Cześć, witam Was na kanale i zapraszam na film, w którym przetestujemy sobie razem paletę, nowość w Avonie, czyli Supreme Playbook. I już Wam mówię, o co chodzi. To jest taka naprawdę duża i porządna paleta, porządnie wykonana paleta, która pojawia się w katalogu 16 w 2019 roku. Pojawia się ta wersja i wersja Extreme. I już Wam mówię, ta jest taką bardziej dzienną, delikatniejszą wersją. Wersja, opcja Extreme jest taka bardziej kolorowa i odważna. W filmie zobaczycie dwa makijaże, które wykonałam tą paletką. I może od razu w sumie teraz już Wam pokażę swatche tej palety. Jeszcze tylko Wam wspomnę, że w 16 katalogu będzie ona kosztowała 150 zł. I moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dużo jak za paletę z Avonu. Mimo że jest naprawdę bardzo ładnie wykonana, to jakoś, no nie wiem, cały czas mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo dużo. No ale to później jeszcze Wam opowiem, co sądzę o jakości tych cieni. Teraz pokażę, że Wam, jak ona w ogóle wygląda i zrobimy sobie swatche. Okładka wygląda w ten sposób, prezentuje się bardzo ładnie. W ogóle paleta jest taka bardzo porządna, nie jest to taki papier, ten karton nie jest taki miękki, cienki i taki, że mamy wrażenie, że ona się zaraz rozpadnie. Na pewno każdą podróż, no może nie każdą, ale wiecie, spokojnie większość podróży przeżyje, bo jest naprawdę twarda. To nie jest tak, że ja ją naciskam i ona się ugina, bo ona jest naprawdę z takiego grubego, porządnego materiału, że tutaj wszystko jest ok. Widzicie, tutaj nie ma takiego zagłębienia nagle, kiedy ja naciskam, więc naprawdę jest to super wykonane. Tutaj, tak jak już Wam kiedyś wspominałam, mamy grzbiet i jest nazwa palety i seria mark, więc tak jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj coś od tej książki, playbook, więc ma też taki grzbiet, który, dzięki czemu mogłybyśmy to postawić między książkami na przykład. Kiedy otworzymy sobie tą paletę, ona jest na magnes, zamyka się sama, zobaczcie. I nie otwiera się. Także magnes też jest porządny. Jak otworzymy sobie paletę, to tutaj jest po jednej stronie lusterko, jak widzicie, u mnie już upalcowane, bo jej używałam. A tutaj po drugiej stronie, takie widzicie, mocno błyszczące, mamy propozycje makijaży, jakie można wykonać tą paletą. No i jak już otworzę całkiem, to mamy w ten sposób ułożone cienie w dwóch pojemnościach i coś, co już mogę Wam powiedzieć, że mnie strasznie denerwuje, to te folie. One są tutaj u góry przyklejone i pewnie tak na siłę, gdybym chciała, to by się dało je oderwać, ale muszę Wam przyznać, że poniekąd rozumiem, po co one tu są, no bo jednak jak zamykamy te dwie palety, to te cienie, wiecie, na siebie by opadały i nie wiem, jakieś tam resztki jednego cienia spadałoby na następne, nie wiem, na przykład błyszczący cień by się gdzieś tam mógł łączyć z jakimś matem i to mogłoby, wiecie, po prostu potem źle się używać, tak? Gdyby to wszystko się ze sobą mieszało. Mówię tutaj o jakichś tam drobinkach, które mogłyby przelecieć. Oczywiście nie o tym, że te cienie się dotykają bezpośrednio. I powiem Wam, że z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej muszę przyznać, że to jest tak niewygodne za każdym razem to podnosić. Oczywiście możemy to położyć na płasko, tą paletę, wywinąć sobie te folijki i używać, ale wiecie, na przykład ja Wam tu za każdym razem chciałam pokazać, tak? Teraz ten cień, więc za każdym razem musiałam to podnosić i znowu później sobie odwijać, także no, jakby rozumiem, po co to jest, ale wydaje mi się to takie trochę denerwujące jednak mimo wszystko. No i mamy tutaj 20 cieni. 2, 4, 6, 8. 8 cieni jest w większej pojemności, co wydaje mi się całkiem fajne, bo są to takie kolory, dwa beżowe i dwa takie bardziej już w załamanie. Jeden taki chłodny brąz i drugi kolor to taka szarość po prostu. A na dole mamy cztery same takie błyszczące kolory, których możemy oczywiście używać na powieki, ale co zobaczycie w makijażach, ja używałam ich też jako rozświetlacze na twarz. Także spoko, naprawdę fajne to jest. W ogóle ten dobór kolorystyczny jest o tyle ciekawy, że na przykład ja uważam, że tego chłodnego brązu, czy tego tutaj, one są matami, myślę, że tych kolorów nawet można by było spróbować użyć na brwi i na pewno to zrobię w przyszłości. Teraz jeszcze nie testowałam, ale myślę, że spróbuję. I generalnie, jak spojrzycie na te kolory, to ta paleta jest taka bardzo dzienna. Nie mamy tutaj szaleństw za bardzo, no bo widzicie, ja mam dzisiaj trochę taki pomarańczowy makijaż, ale to wykorzystałam ten jeden pomarańcz, który tutaj mamy. Da się zrobić oczywiście ciemne makijaże, bo tutaj mamy takie fiolety, jakiś taki błyszczący, też taki czerwono-fioletowy kolor. Czerni jest, którą spokojnie można przyciemniać kąciki. Tutaj mamy taki perłowy brąz, więc
Da się zrobić ciemny makijaż, ale te makijaże nie będą być takie bardzo odważne, jakieś kolorowe, nie będzie się w nich bardzo, bardzo dużo działo, bo jednak mamy te kolory takie raczej spokojne. I co chcę powiedzieć, to tak, jeżeli chodzi o zestawienie tych kolorów, to moim zdaniem nie da się tutaj zrobić jakiejś nieograniczonej ilości makijaży. Wydaje mi się, że jednak są to na tyle jasne, dzienne kolory, że no nie ma tutaj, wiecie, miliona opcji, tylko no jakby zawsze to będą takie dosyć delikatne, dzienne makijaże. Także takie jest moje zdanie, że tutaj no raczej nie poszalejemy, ale oczywiście no to jest wiadome przy takich kolorach. No nie ma tutaj szaleństw zbytnich. I co chcę jeszcze Wam powiedzieć, to co do jakości, moim zdaniem te cienie świetnie się rozcierają. To będzie moim zdaniem bardzo dobra paleta dla osób, które też zaczynają z makijażem, bo ona jest bardzo łatwa w obsłudze. Te cienie są napigmentowane dobrze, ale nie są to takie, nie jest to taka pigmentacja, że zaczynacie rozcierać, dotykać tylko powieki i już macie plamy i trzeba rozcierać, rozcierać i rozcierać. Te cienie są takie, że od razu je widać przy nałożeniu po raz pierwszy, ale nie jest to taka plama koloru, tylko naprawdę nakłada się to tak jednolicie i też delikatnie moim zdaniem jednak. Nie jest to takie bardzo mocne od razu, tylko musimy dokładać, jeśli chcemy, żeby efekt był intensywny. Dobra, nie będę już teraz gadać o tym, jaka jest jakość i tak dalej, jak się z tym wszystkim pracuje, to może jeszcze później opowiem, a teraz pokażę Wam swatche. Będę je nakładała w taki sposób, jak są ponumerowane, więc 1, 2, 3, 4 i tak dalej. No i mam tutaj pierwszą czwórkę. Pierwsza czwórka to są te cienie o większej pojemności, czyli mamy brąz, dwa beże i szarość. Widzicie, to są takie bazowe cienie bardzo, podstawowe i bardzo fajnie, że są w większej pojemności. Kolejna czwóreczka. Tutaj mamy już takie bardziej coś pomiędzy neutralnymi, a już delikatnie cieplejszymi kolorami. Widzicie, mamy dwa maty, czyli brąz i taką brzoskwinkę, a później taki błyszczący, nie wiem jak to określić, taki szaro-brązowy kolor. I złoto. Tutaj już taka mieszanka kolorystyczna. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. I tak się to prezentuje. Tutaj mamy pierwszy cień, to jest fiolet. To jest taka śliweczka, bardzo ładny kolor. I jak widzicie, dosyć dobrze napigmentowany. Łatwo się też z nim pracuje, bo już go używałam. Kolejny kolor to jest taki srebro zmieszane z fioletem delikatnie. To jest taki właśnie delikatnie na fiolet połyskujący kolor. Też bardzo ciekawy. Następnie pomarańczowy kolor, ale jest to taki typowy mat z drobineczkami takimi. Wiecie, nie jest to takie bardzo intensywnie błyszczące, nie jest to perła, tylko mat z drobinkami. I ostatni kolor to jest taki szaro-brązowy kolor, delikatnie perłowy, taki może satynowy, bardziej nawet. Także takie kolorki. Kolejna czwórka. I po kolei mamy tutaj matowy taki, coś pomiędzy beżem a brzoskwinią. Taki bardzo jasny cień, niemal go tutaj nie widać. Następnie matowa szarość. To jest taki kolor delikatnie może złamany błękitem, bo jak patrzę na niego w palecie, to wydaje się właśnie taki szaro-błękitny, ale no widzicie, jest to szary matowy kolor. Następnie cień, którego też używałam w makijażu, zobaczycie. To jest taki różowo-bordowy kolor błyszczący, perłowy. Bardzo ładnie w ogóle wygląda, bo nie jest to taka gładka perła, tylko ma takie delikatne drobineczki w sobie i później w makijażu, jak nosiłam go w ciągu dnia, to w świetle takim sztucznym przepięknie te drobinki się mieniły, także bardzo ładny cień. No i na końcu mamy czerń. I tak wyglądają ostatnie cztery cienie. To są te większej pojemności, takie błyszczące, które ja Wam już wspominałam, że moim zdaniem można też ich używać jako rozświetlaczy. I nie wiem, tu mi chyba już zabraknie ręki, więc może z tej strony. Kurczę, nie wiem, na ile będziecie to widzieć, bo
Na przykład pierwszy kolor jest takim złotem lekko brzoskwiniowym i nie wiem, czy widzicie, ale on się dosyć mocno zlewa z kolorem mojej skóry. Tutaj jest. Następne to jest takie bardziej już złoto, może z delikatnym takim cytrynowym połyskiem. Jest znacznie jaśniejsze, jak widać. Kolejny kolor jest takim delikatnie fioletowym rozświetlaczem, powiedzmy. I ostatni jest taki najdelikatniejszy, najbardziej taki brzoskwiniowy, wydaje mi się. Najdelikatniejszy pod tym względem, że on się tak nie wyróżnia. Ten kolor nie rzuca się bardzo w oczy, jest taki dosyć neutralny. Większość osób będzie pasował i myślę, że też z tych czterech kolorów, które tu mam, jest najmniej błyszczący. Nie jest taki intensywny, perłowy, tylko taki coś pomiędzy perłą a satyną. Nie ma drobinek, co prawda, ale jest taki, wiecie, nie jest też taki bardzo, bardzo mocny. No i w ogóle te rozświetlacze nie mają drobin, moim zdaniem. Może nie widzę żadnych drobin, więc to jest taki bardzo gładki połysk. No, więc w ten sposób prezentują się kolory. Powiem Wam, że tak, one są ładne, są to bardzo praktyczne kolory, w ogóle bardzo praktyczna paleta, bo mamy tu dużo beżowych cieni, których używamy dosyć często, dużej pojemności cienie w załamanie, których używamy też dosyć często, najczęściej tak naprawdę. Ale jak widzicie, no za dużo szaleństw nie ma, tak? Możemy zaszaleć z tym śliwkowym, takim burgundowym kolorem, pomarańcz, ciemne brązy, ale jakby większość cieni jest jednak taka bardzo neutralna, jasna, więc to jest naprawdę taka dzienna paleta. I dobrze, skoro swatche wszystkich cieni mamy już za sobą, to teraz zaproszę Was na makijaże, na makijaż, który mam teraz na powiekach i na jeszcze jeden z użyciem tych fioletów. A po nich opowiem Wam, co sądzę o tej palecie, tak szybciutko jeszcze. No i tyle. Także zapraszam Was do oglądania dalej.
Dobrze, tak prezentują się makijaże. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. I powiem Wam, że zastanawiałam się, czy pokazać jakąś taką po prostu dzienną propozycję, ale pomyślałam, że to jest bardzo proste, że jednak w tej palecie jest dużo tych jasnych cieni i no nie ma sensu, to jest jakby podstawa. Coś, co ja tak naprawdę w tym filmie robiłam w pierwszych krokach, czyli beż, brąz w załamanie. To są takie bardzo proste makijaże, które jakby... No doszłam do wniosku, że będziecie wiedzieć mniej więcej, jak to zrobić. A pomyślałam, że spróbuję z tej palety, z tych kolorów wyciągnąć coś więcej, jakby takie zrobić z tego jak najintensywniejsze makijaże, żeby właśnie pokazać Wam, że można zrobić, nałożyć tylko beżowy cień i rozświetlacz w kącik, ale można też zrobić coś bardziej kolorowego, użyć tych kolorów też nawet na dzień, bo one, powiem Wam, że to nie są też takie i bardzo intensywne, takie neonowe niemal kolory, takie te świecące cienie nie są takie super rzucające się w oczy. Tutaj kolory mamy raczej stonowane i wydaje mi się, że no jakby ten makijaż jest już maksem tego, co mogłam wyciągnąć na przykład z pomarańczowego cienia. Wiadomo, że może mogłabym to nakładać na mokro, tak typowo przyklejać, ale to jest jednak pomarańcz, który mam na powiekach, jest matem, w którym są tylko drobinki, więc ten mat też inaczej się pracuje z matem, a inaczej z cieniem metalicznym, foliowym. Także wiecie, no wydaje mi się, że to jest i tak już dużo, co się da wyciągnąć z tej bardzo takiej dziennej, naturalnej paletki. I co Wam powiem, jakie jest moje zdanie? Moim zdaniem ta paleta za 150 zł to jest naprawdę dużo. I za 150 zł można kupić już palety takich, wiecie, raczej wysokopółkowych marek, na przykład w Sephorze. I nie wiem, szczerze mówiąc, gdybym miała wybrać za 150 zł tą paletę, a paletę w Sephorze jakiejś marki, nawet już nie za 150, ale chociażby palety marki Zoeva czy Zoeva. I no nie wiem, szczerze Wam powiem, że ja chyba nie kupiłabym tej palety za te 150 zł, ale jeżeli jesteście konsultantkami, ambasadorkami Avonu i macie możliwość kupienia jej w niższej cenie, ze zniżką, to myślę, że warto spróbować, ale przyznam Wam się szczerze, że gdybym ja sama miała wybrać jedną z nich i kupić, to wybrałabym chyba tą drugą, bo ta jest taka bardzo dzienna i wydaje mi się, że ja w swojej kolekcji mam już bardzo dużo takich cieni, beży, brązów, takich bardzo delikatnych kolorów myślę, że mam dużo. A jednak wolałabym sprawdzić te intensywne kolory, jak Avon poradził sobie w tej palecie z tymi takimi mocnymi kolorami. Także gdybym musiała wybrać jedną, to chyba byłabym bardziej ciekawa tamtej. Ale powiem Wam, że mimo wszystko, gdybym miała oceniać ją już tak patrząc tylko i wyłącznie na to, że nie używam kolorów, używam tylko jasnych, takich delikatnych kolorów na powieki. I maluję się bardzo delikatnie, nie używam właśnie szalonych barw na powieki. To powiem Wam, że ta paleta jest naprawdę bardzo fajna. Jeśli bym była osobą początkującą i bym się bała używać cieni, to też uważam, że to jest świetna paleta, bo te cienie nie są przesadnie napigmentowane. I tak, patrząc na to, co widzę w katalogu 16, mamy tutaj opis, że łatwe do rozcierania kolory zawierają bazę, która przedłuża ich trwałość. Nie wiem, czy rzeczywiście jest w nich baza, bo zawsze pod spód mam jakiś korektor, do którego te cienie się przyklejają, więc nie umiem ocenić, czy same bez niczego na gołą powiekę by się trzymały dłużej, ale z tym, że łatwe do rozcierania mogę się naprawdę w 100% zgodzić, bo te kolory... Jakby to nie jest tak, że one są bardzo mocno napigmentowane i przez to i mają taką konsystencję, że da się je bardzo łatwo rozetrzeć. One są bardzo delikatne, jeśli chodzi o pigment. To nie chodzi o to, że ta pigmentacja jest słaba, bo widzicie, że jakby no, te kolory widać, są intensywne, ale chodzi o to, że jak nabierzecie je na pędzel, strzepniecie gdzieś tam nadmiar, to nie robi Wam się od razu w miejscu taka plama, tylko ten cień jakby od razu robi się taką chmurką i bardzo łatwo się go rozciera. Kolejna sprawa, o której teraz mi się też przypomniało, to one delikatnie się pylą. To oczywiście też zależy, czy macie bardzo miękkie, czy bardzo twarde pędzle. Ale rzeczywiście, jeśli pokręcicie w opakowaniu delikatnie pędzelkiem, to trochę się tego na pędzel nabiera i zostaje też troszkę w opakowaniu. Pamiętajcie o tym, żeby strzepywać sobie pędzelek z nadmiaru cienia, bo mi mimo wszystko, mimo że otrzepywałam, to tutaj troszeczkę tych cieni się osypywało, więc one są takie dosyć suche w konsystencji, ale nie takie nieprzyjemne, po prostu troszeczkę za bardzo się pylą. I coś jeszcze jest tutaj napisane, że 20 cieni w jednej palecie do subtelnego makijażu oczu. No w sumie nic więcej tutaj nie obiecują, także
to generalnie tyle. No moim zdaniem, tak jak Wam mówię, jeśli lubicie i używacie tylko takich jasnych, delikatnych cieni, to kolorystyka w tej palecie będzie dla Was idealna. Bardzo łatwo się też to rozciera, więc jeśli dopiero zaczynacie, to też będzie to dla Was idealne. Jeśli chcecie kupić komuś na prezent tą paletę, bo będzie naprawdę pięknym prezentem, bardzo elegancko wygląda. Ona oczywiście jeszcze przychodzi w kartoniku i w środku też jest w folii bąbelkowej, więc nic jej się na pewno nie stanie. Także gdybyście chcieli tylko to kupić komuś początkującemu na prezent, to myślę, że też na pewno sobie poradzi, bo bardzo łatwo się z nią pracuje, z tymi cieniami. Ale gdybym, szczerze mówiąc, gdybym miała to kupić osobie, która już od jakiegoś czasu się maluje, to nie kupiłabym tej palety, na pewno nie tej wersji, bo jest bardzo podstawowa i bardzo łatwa w pracy, oczywiście to jest plus, ale jakby, wiecie, dla osoby, która już od jakiegoś czasu się maluje i umie się malować i ma jakiś tam zasób kosmetyków, to nie będzie wyzwanie. To będzie taka kolejna bardzo podstawowa paleta. Za to myślę, że ta druga, która jest taka bardziej kolorowa, ma w sobie już troszkę bardziej odważne kolory, będzie znacznie ciekawsza, bo właśnie też ją tutaj widzę. No i ona ma już w sobie taki neonowy żółty kolor, niebieski, róże, czerwienie, fiolety, zielony, niebieski. No naprawdę jest tych kolorów bardzo dużo tam do wyboru, takich już znacznie bardziej intensywnych. Także to tyle. Dajcie znać, co Wy myślicie i czy planujecie kupić tą lub tą drugą paletę, bo powiem Wam, że oczywiście ona ma bardzo dużo plusów, jakby właściwie ciężko jest znaleźć mi tutaj też minusy, bo ona jest świetnie wykonana, jeśli chodzi o opakowanie, jeśli chodzi o środek, ma wielkie lustro, jest bardzo praktyczną paletą i na wyjazdy się świetnie sprawdzi i bardzo łatwo się z nią rzeczywiście pracuje, ale tak jak Wam mówię, to będzie paleta dobra dla początkujących, czy też dla osób, które używają tylko jasnych cieni. Myślę, że ktoś, kto lubi się bawić makijażem, lubi robić takie bardziej intensywne, kolorowe albo po prostu bardziej wyraźne makijaże, to tutaj nie będzie miał za dużego pola do popisu i myślę, że wtedy ta druga będzie lepsza do zakupu. Ale mimo wszystko jestem bardzo zaskoczona tym, jakiej jakości w ogóle są te palety, to znaczy ta, bo tej drugiej nie mam. Samo to, że one są tak fantastycznie wykonane, cienie są naprawdę ładnie napigmentowane i bardzo łatwo się z nimi pracuje, to jest dla mnie szok, że coś takiego powstało w Avonie. Nie spodziewałam się zupełnie takiej nowości w tym roku, także jestem pełna podziwu. Jedynym, właściwie może nie jedynym, ale bo jest jeszcze to osypywanie się, ale takim moim zdaniem mimo wszystko największym minusem tych palet jest ich cena, bo jakby widzę to, one są naprawdę świetnie wykonane i cienie są super, ale jednak no to 150 zł to jest moim zdaniem bardzo dużo. Także jeśli Wy macie możliwość kupienia tych palet wcześniej w niższej cenie, to polecam, jeżeli oczywiście jesteście ich ciekawe. A jeżeli jesteście zwykłym klientem Avonu, a chciałybyście kupować ze zniżkami, to oczywiście zachęcam Was do zapisywania się do Avonu. Wtedy będziecie mogły robić sobie zamówienia ze zniżką minimum 15%, a może być oczywiście jeszcze więcej, co wszystko zależy od Waszych zamówień. Także gdybyście były chętne, żeby się zapisać i... jakaś mucha lata. Gdybyście były chętne, żeby się zapisać i właśnie kupować sobie te różne kosmetyki, oczywiście wszystkie w Avonie, ale między innymi te palety taniej, no to zapraszam Was do opisu tego filmu, tam można się zapisać. To tyle. Piszcie do mnie koniecznie, co sądzicie o tej palecie, jeżeli już ją macie. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. I jeżeli macie tą drugą, tą Extreme, to też piszcie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak tam to się sprawdza, jak te intensywne kolory. Teraz już Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli film Wam się spodobał. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki! Pa!